Beata Kozidrak właśnie przygotowuje się do świąt w swoim warszawskim mieszkaniu. Niestety będzie to dla niej bardzo trudny okres, zwłaszcza że w tym roku pożegnała swojego brata. Beata Kozidrak jest wokalistką legendarnego zespołu BAIM, którego przeboje zna dosłownie każdy. Wokalistka bardzo ciężko przeżyła śmierć swojego brata, który był dla niej prawdziwym przyjacielem. Niestety podczas świąt w jej domu zabraknie go przy wigilijnym stole, a z tej okazji spotka się przy nim cała rodzina. Nie zabraknie również seniorki rodu, która specjalnie przyjedzie do swojej córki z domu seniora. Jednak z przybyciem mamy wokalistki pojawia się pewien problem. Beata Kozidrak trzyma to w tajemnicy. Jarosław Kozidrak był współzałożycielem zespołu BAIM oraz autorem wielu przebojów tej grupy. Dzięki temu jego spuścizna pozostanie z nami na zawsze, a jego geniusz muzyczny nigdy nie zostanie zapomniany. Informacja o jego śmierci była ogromnym zaskoczeniem dla całej rodziny oraz fanów. Beata dowiedziała się o tym od swojej siostry, która do niej zadzwoniła, gdy wokalistka wracała z występu. Wciąż jest to dla niej bardzo trudny temat i grając piosenki brata, nadal zdarza się jej uronić łzę. Był dla mnie przyjacielem, tym pierwszym, który pomagał mi w życiu, wyznaje piosenkarka. Teraz te bolesne wspomnienia powrócą, a na dodatek mama Bejki o niczym nie wie. Rodzina bała się poinformować seniorkę o tragedii, zważywszy na jej zły stan zdrowia. Jednak teraz podczas świąt kobieta na pewno będzie pytać, dlaczego jej syna nie ma wśród nich. Syn zmarłego, dobrze, że babcia nie wie. Alicja do dzisiaj nie wie, że jej ukochany syn nie żyje. Informacja ta została zatajona w obawie o jej zdrowie, podaje na żywo. Również syn zmarłego muzyka uważa, że to dobrze, iż jego babcia nie wie o śmierci Jarosława Kozidraka. Jednak jej najbliżsi będą teraz postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Możliwe, że będą musieli okłamać kobietę, chcąc dbać o jej zdrowie, ale prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Ciocia podjęła słuszną decyzję o tym, by nie informować jej o jego śmierci. Moja babcia to wspaniała osoba. Widziałem, jak dbała o tatę i jak bardzo go kochała, mówił syn muzyka.